Dzień dobry. Groszek ptysiowy jest świetnym dodatkiem na przykład do zup. Możecie, wykorzystując go, zrobić również ciasto. Z ciasta ptysiowego również przygotowuje się bardzo popularną, na przykład do pochrupania przed telewizorem albo jako przekąskę do piwa, słomkę ptysiową. Można ją zrobić z cukrem albo z solą. Bardzo często i groszek ptysiowy, i słomkę ptysiową kupujemy w sklepie. Dlaczego? A, bo się wydaje, że takie trudne i skomplikowane, żeby ją zrobić. Nic bardziej mylnego. A wiecie, co jest najgorsze? Skład tej słomki ptysiowej czy groszku ptysiowego, który jest do kupienia w sklepach. Przeczytajcie, a zobaczycie, o czym mówię. A teraz zapraszam Was na film. Zobaczcie, jak łatwo możecie sobie sami przygotować w domu. Czy słomkę, czy groszek ptysiowy. Do przygotowania dobrego ciasta parzonego dlatego, że mąka jest zaparzana w tłuszczu z wodą i to jest też inna nazwa ciasta właśnie ptysiowego, potrzebujecie tak naprawdę tylko 4 składników. Ja tutaj mam tych składników 5, bo dodatkowo dodaję sól, która poprawia smak. Niektórzy do ciasta parzonego dodają proszek do pieczenia. Jest to totalnie bez sensu i nie boję się tego powiedzieć, bo nie jest tutaj potrzebny proszek do pieczenia. To ciasto parzone samo pięknie urośnie i jest to dodatek naprawdę zbędny. A co będzie potrzebne? 2 jajka wielkość M, 90 g mąki pszennej tortowej, czyli typ 450, 125 g wody i 40 g masła. No i ta sól. Ile? Jeśli małe szczypty, to 3, jeśli duże, to 2. Dodatkowo, jeśli będziecie robili z tego przepisu słomkę ptysiową, możecie ją urozmaicić różnymi smakami, dodatkami smakowymi. Może to być najbardziej popularna po prostu sól, najlepiej gruboziarnista, albo cukier, też o grubej rafinadzie, ale może to być również siemię lniane, może być sezam, może być kminek, może być nawet papryka, może być każdy dodatek, którym po prostu na wierzchu posypujecie taką słomkę i macie przekąskę na przykład do piwa na słono albo z jakimiś innymi dodatkami. I to wszystko, jeśli chodzi o składniki. A co będzie jeszcze potrzebne? Blacha do pieczenia, papier do pieczenia, garnek i najlepiej silikonowa szpatułka, bo nią się najwygodniej to ciasto przygotowuje. Koniecznie rękaw cukierniczy, najlepiej z końcówką w gwiazdkę, aczkolwiek może też być okrągła, byle nie za duża, bo groszek ptysiowy i słomka ptysiowa powinny być cienkie. Jeśli natomiast macie tylko takie duże końcówki, to z nich też możecie przygotować, ale musicie się liczyć z tym, że on będzie jednak większy. Skompletowałam już wszystko, to robię ciasto parzone. Do garnka przekładam masło, przelewam wodę, dodaję sól, garnek stawiam na kuchence i na około połowie mocy kuchenki wszystko podgrzewam tak długo, aż doprowadzę składniki do brzenia. W gotującej się wodzie z masłem, no i z dodatkiem soli jeszcze u mnie, co Wam bardzo polecam, będę zaparzać mąkę. Mąkę należy przesypać od razu całą i nie przejmujcie się zupełnie tym, że na początku będzie to wyglądało tak, jakby się nie dało tych składników ze sobą wymieszać. Da się je wymieszać, proporcje są odpowiednio dobrane i sprawdzone i ciasto będzie miało idealną konsystencję, ale musicie nad nim chwilę popracować. I tu się właśnie idealnie sprawdzi ta silikonowa szpatułka. Właśnie dzięki temu, że jest taka giętka, możecie idealnie nią pracować nad tymi grudkami z mąki, które jeszcze w cieście, jak widzicie, u mnie są. Ale jak popracujecie, pozbędziecie się. I to jest moment, w którym należy zmniejszyć moc kuchenki do około 1/4, 1/3, czyli żeby to ciasto było tylko tak delikatnie podgrzewane i przez około 3-4 minuty cały czas mieszając i ugniatając to ciasto silikonową szpatułką należy je w tym garnku podgrzewać. Ono po tym czasie zrobi się takie lekko szkliste, no i mąka się właśnie przez ten czas idealnie i świetnie zaparzy. Tak przygotowaną mieszankę należy teraz ostudzić do temperatury pokojowej. Możecie w garnku podzielić sobie to ciasto na mniejsze części, raz na jakiś czas je przemieszać. Możecie też, żeby jeszcze przyspieszyć to studzenie, przełożyć ciasto z garnka do na przykład miski szklanej czy metalowej, bo garnek jeszcze jakby nie było to ciepło oddaje.
Do przestudzonego ciasta będę dodawać teraz jajka, ale uwaga, po jednym jajku. Wbijam jajko i mieszam. Na początku to ciasto wcale nie będzie chciało przyjmować tych jajek, ale znowu popracujecie trochę silikonową szpatułką i zobaczycie, że to jajko da się wmieszać w ciasto. No i teraz drugie jajko. To już będzie trochę trudniej, trochę więcej pracy, ale znowu trzeba popracować i się da. I w ten sposób przygotowuje się ciasto parzone. Ma odpowiednią konsystencję, nie rozlewa się i nie jest również zbyt gęste. To są idealne proporcje. I tak przygotowane ciasto najlepiej przełożyć do rękawa cukierniczego. Tutaj możecie sobie podłożyć na przykład szklankę, żeby było Wam wygodniej to zrobić. No i ciasto jest gotowe do wyciskania z rękawa na blachę. Ale zanim jeszcze będę wyciskać ciasto, to rozgrzewam piekarnik. I to ważne, żebyście rozgrzali go aż do 200 stopni, nie mniej, bo ciasto wtedy nie będzie chrupiące i też nie więcej, bo ciasto wtedy się po prostu zbyt szybko spali na zewnątrz, a w środku będzie niedopieczone. Grzałka górna i dolna. Jeszcze zanim zacznę wyciskać, opowiem Wam o takim małym triku, który ułatwi Wam takie wyciskanie. Ponieważ ciasto parzone jest bardzo klejącym ciastem i jak zaczniecie wyciskać, będziecie chcieli oderwać ciasto od papieru do pieczenia, to zobaczcie, co się stanie. Ja Wam to pokażę specjalnie z daleka. Będę robić taką kulkę. Widzicie? Papier się podnosi. Dlatego papier warto po prostu sobie albo przykleić taśmą, ale to jest chyba bardziej skomplikowane, albo ten kawałek ciasta, który wycisnęłam, posmarować z jednej strony i po prostu sobie przykleić do blachy. Oczywiście lepiej to by było zrobić w drugą stronę, żeby się nie zwijało, ale jak widzicie, też się trzyma. No i można wyciskać. Zacznę od groszku, chociaż technika wyciskania jest bardzo podobna. Należy wycisnąć odrobinę, dociskając końcówką, a potem ją oderwać, pozostawiając taki czubek. Pamiętajcie oczywiście o zachowaniu odległości. Ta odległość powinna być mniej więcej taka, jakiej wielkości jest groszek, który wycisnęliście. I teraz ja sobie zwilżyłam palce wodą i popatrzcie, jak łatwo możecie te wystające czubki troszeczkę spłaszczyć. Oczywiście nie musicie tego robić, ale jeśli zrobicie, to potem groszki będą takie bardziej kształtne. I teraz albo do końca miejsca na blasze wyciskacie groszek, albo robicie słomkę ptysiową. Jak? Technika jest bardzo podobna jak przy groszku, ale tu, aby słomka miała ładny kształt, to warto zacząć to wyciskanie troszeczkę wcześniej, następnie zrobić taki zawrót, wycisnąć odpowiednią długość, bo możecie sobie zrobić słomkę, która ma 4 albo i 6 cm, to już zależy od Was. I na końcu zostawiacie też taki czubek. Jeśli nie chcecie, to znowu zwilżonym wodą palcem spłaszczacie sobie na końcu ten czubek. I pamiętajcie, żeby zachować odległość na szerokość jednej słomki. I teraz albo do piekarnika, albo posypujecie czym chcecie. Jeśli chcecie, żeby dużo tej posypki Wam przylgnęło do słomki ptysiowej, warto, ale zaznaczam, bardzo delikatnie, silikonowym na przykład pędzelkiem zwilżyć powierzchnię takiej słomki i wtedy tego cukru, soli, czy jakiejś przyprawy, czy ziół przyklei się znacznie więcej. Jak Wam zostanie taki cukier gdzieś pomiędzy tą słomką, to możecie go tak poprzyklejać z boku. I co? I do piekarnika, na środkową półkę. Przypominam, piekarnik jest rozgrzany do 200 stopni, górna i dolna grzałka. Włożyć należy szybko, żeby się piekarnik nie wychłodził. I teraz należy piec. Jak długo? U mnie w tym piekarniku trwa to 18 minut,
do momentu, aż one się zrobią takie delikatnie złote. Oczywiście możecie przypiec je mocniej, ale potem będą jeszcze podsuszone, zatem ja nie przypiekam mocniej. I chociażby Was nie wiem jak korciło, absolutnie nie otwierajcie piekarnika, bo one wtedy po prostu Wam opadną i na pewno nie będą kruche i chrupiące. Zatem widzimy się za 18 minut. Minęło 18 minut, są lekko przerumienione i teraz zaczynam suszenie. Jeśli nie macie termoobiegu, należy zmniejszyć temperaturę do 175 stopni na przykład i korzystając albo z takich patyczków, albo do szaszłyków, albo takich pałeczek, należy uchylić piekarnik, ale tylko troszeczkę, nie otwierajcie go mocno, bo na pewno Wam wtedy opadną. Ja już sobie zmieniam na termoobieg, ustawiając temperaturę również 200 stopni na tym termoobiegu i teraz dosłownie przez 2 minuty będę je jeszcze podsuszać. Minęły 2 minuty, piekarnik wyłączam całkowicie i delikatnie go uchylam. Ja muszę go po prostu zablokować. To powinna być taka naprawdę niewielka szpara, żeby on się chłodził, ale żeby się też nie wychłodził za mocno. I ta słomka czy groszek ptysiowy, to co robiliście, musi ostygnąć w piekarniku. Ile to potrwa? Ja myślę, że z pół godziny będzie sobie tak stygnąć. No niestety, trzeba poczekać, bo jeśli teraz byście otworzyli piekarnik, to one by po prostu się zrobiły miękkie i by opadły. Dlatego trzeba poczekać. Minęło pół godziny, zatem, jak widzicie, skoro mogę blachę złapać w dłonie, można wyjmować. Jeśli u Was ten proces stygnięcia byłby dłuższy, to zostawcie je jeszcze na 15-10 minut. Jeśli możecie dotknąć blachy, to znaczy, że odpowiednio wystygły. Zdejmowanie takiego groszku jest bardzo proste, bo był pieczony na papierze, więc wcale się nie poprzyklejał. Podobnie ze słomką. Tutaj możecie jeszcze zobaczyć, jak wygląda słomka z różnymi dodatkami: sezam, oregano, papryka, czarnuszka i cukier w dużych kawałkach o grubej rafinadzie. Jeśli zostało Wam ciasto, to pieczecie wszystko dokładnie tak samo. Pamiętajcie o tym, żeby piekarnik był rozgrzany do 200 stopni. A jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda ciasto parzone według tego przepisu, bez proszku do pieczenia, czy na pewno się upiekło, jest chrupiące w środku, proszę bardzo, zobaczcie. Na zewnątrz jest chrupiące, bardzo przyjemnie się takie ciasto je, a w środku jest puste i na pewno nie jest surowe. Tak powinno właśnie wyglądać ciasto, dobre ciasto parzone. Ja się z Wami już żegnam, za chwilę wypiekę kolejną porcję, a Wam życzę smacznego i zróbcie sobie sami koniecznie słomkę ptysiową albo taki groszek. Do zobaczenia. Dodatkowo, jeśli będziecie robić słomkę ptysiową, możecie ją wzbogacić albo cukrem. Ja wiem, czy wzbogacić, chyba kalorycznie, dobra. W ogóle to jest bardzo kaloryczne, no ale trudno, życie też jest ciężkie. Jeszcze raz.